Niezapomniany wieczór kabaretowy przygotowano dla wszystkich pań z terenu miasta gminy Morawica z okazji ich święta. Poza ogromną dawką dobrego humoru były też występy wokalne, morze życzeń i kwiaty dla każdej z kobiet. Trudno jest być kobietą? Nie, wprost przeciwnie, jest bardzo przyjemnie dla takich chwil, jakie nas spotykają dziś, no i 8 marca i chciałybyśmy, żeby nas panowie rozpieszczali tak przez cały rok. A czego panie życzyłyby sobie w dniu ich święta? Dla was, panowie, my drobne panie, zrobimy wszystko, nawet makijaż na śniadanie. A jak nim będzie nam nie do twarzy, to piękną suknię sobie sprawimy i wielką frajdę wam tym zrobimy. Żeby panowie wydawali na nas wszystkie pieniądze, żeby nie oszczędzali, żebyśmy były najładniejszymi kobietami. Naprawdę wyjątkowo mogły poczuć się panie przybyły na Dzień Kobiet do Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy. Już w progu każda z pań powitana została przez burmistrza miasta i gminy Morawica Mariana Burasa, który wręczał piękne tulipany i osobiście przekazał życzenia. Wszystkie przybyłe panie losowały ponumerowane kupony konkursowe, które wzięły udział w wielkiej loterii z okazji Dnia Kobiet. A do wygrania było wiele ciekawych prezentów, niespodzianek przekazanych od sponsorów. Nie, no jest bardzo przyjemnie, wesoło. Ja jestem już któryś raz, kolejny. I drugi raz zostałam wylosowana. Pierwszym razem zostałam filiżaneczkę, a teraz taki tort. Czyli ogromna niespodzianka. Ogromna, bo a mój mąż dzisiaj mówił, upiekłabyś coś, tak zjesz coś słodkiego. No to chyba spróbuję dzisiaj coś zjeść. Trzeba przyznać, że w tym roku sceną zawładnęli wspaniali artyści, którzy dali niezapomniane występy. Tłumnie przybyłe panie w dniu swojego święta mogły podziwiać m.in. kabaret jeszcze nie starszych panów, który publiczność rozbawił dosłownie do łez. Podobnie jak kielecki kabaret z Konopi. Specjalnie dla pań zaśpiewał także Adam Szymkiewicz, a wydarzenie brawurowo poprowadzili panowie Zbigniew Bielecki i Paweł Kubicki. Tego dnia panowie w sekrecie powiedzieli nam, za co najbardziej cenią kobiety, jaki według nich jest ideał kobiety i czy świat bez kobiet mógłby istnieć. Wiele cech na pewno mężczyźni cenią i myślę, że to jest indywidualne absolutnie podejście. Na pewno mężczyźni lubią kobiety wrażliwe, czułe, pracowite, no i pewnie też piękne. Zdecydowanie zorganizowanie. Ja nie wiem, jak kobiety to robią, że są w stanie utrzymać cały dom, nas, mężów, dzieci. Byłem kiedyś samotnym ojcem przez 3 dni i wielkie szapoba dla wszystkich kobiet, które na co dzień, może my im tego często też nie mówimy, ale wielki szacunek dla kobiet, które to wszystko organizują, potrafią połapać, zawieźć dziecko do przedszkola, do szkoły, w międzyczasie jeszcze praca, zakupy, jakiś obiad i im to wszystko działa. To chyba to najbardziej. Wdzięk. Wdzięk, dusze. Kobiety są wspaniałe, bez nich nie istniejemy. Ja cenię to, że kobiety są piękne, bo są piękne. Kobiety są po prostu stworzone do tego, żeby być piękne. Oczywiście pan burmistrz mówi też mądre, oczywiście wszystko się zgadza, tak, ale ja po prostu uwielbiam. Mężczyźni mi się tak nie podobają jak kobiety. I po prostu uwielbiam patrzeć na kobiety, bo są piękne. Jak pracuje się z kobietami? Z kobietami się pracuje wspaniale i naprawdę są bardzo dokładne, bardzo pracowite. Można na nich polegać, dlatego że no, ponad 80% personelu Urzędu Miasta i Gminy Morawica stanowią kobiety, a widzimy, jak nasz urząd jest postrzegany, jest dobrze postrzegany i to właśnie dzięki nim, że zawsze są z uśmiechem, sympatyczne, przyjazne dla wszystkich naszych mieszkańców. Świetnie się pracuje z paniami, ja pracuję z paniami, bardzo sobie cenię panie, są bardzo empatyczne, świetnie zorganizowane, tak jak mówiłem, to się przenosi chyba z domu do pracy. No i przede wszystkim z przyjemnością idzie się do pracy, wiedząc, że się pracuje z kobietami. W Morawickim Centrum Kultury panie bawiły się znakomicie. Nam zdradziły, że najważniejsze dla nich w życiu to zdrowie i kochająca rodzina. Tego też najczęściej życzyli panowie wszystkim paniom. Wszystkim radości, szczęścia, miłości, żeby wszystkie plany, marzenia się spełniły, żeby w swoim życiu były właśnie szczęśliwe. Myślę, że najbardziej
żeby miały trochę więcej czasu dla siebie. Życzę, żeby były szczęśliwe. Szczęśliwe były, odkrywając swoją tożsamość i właśnie szczęśliwe z powodu tej tożsamości kobiety. Żeby miały z tego radość, z tego, że są kobietami i do czego są stworzone i powołane.